Chciałbym, żebyśmy dzisiaj o Panu Jezusie porozmawiali, jeśli pozwolicie. Do Ciebie też będę mówił, więc. Słonie. Ale najpierw jedna historia, żeby coś pokazać. Wybaczcie mi, że powiem, gdzie to było. Nie ma w tym złej woli i nie ma w tym chęci pochwalenia się, ile raczej tak po prostu, żeby przywołać sytuację. Kiedyś pojechaliśmy z moją rodziną, mieliśmy wtedy jeszcze jednego syna, nasz starszy syn miał 5 lat wtedy, zanim pojawił się drugi. Pojechaliśmy na Wielki Kanion rzeki Colorado. To jest takie miejsce, że ja mogę usiąść i od rana do wieczora patrzeć. Bo jak słońce przechodzi, tak zmieniają się wszystkie kolory. Przecudne miejsce. Ale nasz syn, też taki buntownik zawsze był, mówi tak, a co mnie kanion obchodzi? Siadał na drzewie, zachwycał się drzewami tam i przeważnie plecami odwrócony do tego kanionu. Co mi tam? Bo dla niego ważniejsze było drzewo i atrakcje związane z drzewem. Kanion rzeki Colorado jest tylko jeden. Drzew jest pełno. Ale w tym momencie, kiedy należało patrzeć na tę jedną, jedyną, najważniejszą rzecz, on wolał zachwycać się tym, że sobie na drzewie, na gałęzi posiedzi. Ale prawda jest taka, że na gałęzi nawet w Goleniowie można posiedzieć. Nie siedziałem. Czy można być pastorem w Goleniowie, jeśli się do tej pory nie siedziało na gałęzi? Można. I chciałbym z wami porozmawiać o tym, jakże często mając przed sobą Jezusa. Przepraszam za słowo, gapimy się na różne inne rzeczy. Jakże często mając przed sobą Jezusa, odwracamy się od Jezusa i patrzymy się na rzeczy, które ze złośliwości albo czegokolwiek innego wydają nam się ciekawsze, ważniejsze i warte zainteresowania. I muszę powiedzieć, jakże często my, kaznodzieje, nie mam pojęcia, jak to jest w Goleniowie, bo prawdę mówiąc nie słyszałem. Ja przełykam ślinę. Nie słyszałem kazania Łukasza tutaj w Goleniowie. Ale jakże często my, kaznodzieje, jesteśmy winni tego, że opowiadamy o różnych rzeczach i nie widać Jezusa. Opowiadamy o rzeczach, które wydają nam się ważne i istotne i ciekawe, i interesujące, podczas gdy Jezus jest wszystkim. Jeśli nie przebija z naszego zwiastowania, jeśli nie przebija z naszego życia, z naszych kazań, z naszego świadectwa i w ogóle z naszej służby osoba Jezusa Chrystusa, to znaczy, że dzieje się coś niezwykle dramatycznego. Nawet jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, nawet jeśli jesteśmy ochrzczeni, nawet jeśli jesteśmy ochrzczeni w wodzie, nawet jeśli prorokujemy, ale nie przebija z naszego życia osoba Jezusa Chrystusa, to jest prawdziwy dramat. I o tym będzie dzisiaj moje kazanie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 6 do 9 wiersza, jest tam rozmowa Pana Jezusa z Filipem. Jezus odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca. Od teraz też go znacie i zobaczyliście go. Wtedy Filip wtrącił: Panie, pokaż nam Ojca. A to nam wystarczy. Jezus odpowiedział: tyle czasu jestem z wami. Jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca.
Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. Wiecie, ten Filip to nie była taka tuzinkowa postać. Gdybyśmy spojrzeli na Ewangelię Jana, na pierwszy rozdział, zobaczylibyśmy, że ten Filip, kiedy zobaczył Jezusa, biegnie do Natanaela, przeczytajcie, to jest przepiękna historia, i krzyczy do niego: Natanaelu, znaleźliśmy! Nie musimy już dłużej szukać. To, o czym mówi Słowo Boże, to, czego się spodziewaliśmy, to, o czym słyszymy w synagodze, to, co jest naszym dziedzictwem znanym od wieków, znaleźliśmy! Jego wiara po spotkaniu z Jezusem była tak żywa, że zamienił się od razu w ewangelistę. I krzyczy: znaleźliśmy! Znaleźliśmy Jezusa! Nie musimy niczego więcej szukać! Nie musimy poszukiwać żadnej mądrości, tłumaczenia, przekonywania! Znalazłem Jezusa! I tak do Natanaela przybiegł. I Natanael mówi: no wiesz, nie wiem, czy z Nazaretu może być coś dobrego. A wtedy on mówi: chodź zobacz. Co ja ci tu będę mówił? Chodź zobacz, popatrz na Jezusa. Bo to nie jest kwestia przekonywania. Chodź popatrz na Jezusa. I wiecie, problem polega na tym, że ten Filip, który na początku był pełen wiary, zapatrzony na Jezusa, zafascynowany Jezusem, pewnego dnia mówi tak: chyba jest coś więcej. W Jezusie nie wszystko jest. O, pokaż nam Ojca, Panie Jezu. Bo nie wiemy, nie rozumiemy. Przecież my musimy dojrzewać w Bogu. My musimy w poznaniu wzrastać i tak dalej. Pokaż nam objaw. I Jezus daje mu najcudowniejszą reprymendę, jaką możemy usłyszeć. Jezus mówi tak: Filipie, to ja tyle czasu jestem z tobą, a ty mi opowiadasz, że nie wiesz, kim jest Ojciec? Przecież jestem z wami. Jeśli mnie widzisz, widzisz Ojca. Poszerzając to, co mówi Jezus, można powiedzieć tak: nie ma żadnej tajemnicy życia chrześcijańskiego, która byłaby poza osobą Jezusa. Nie ma. Jeśli masz poznanie Jezusa i jeśli wpatrujesz się w Bożego Syna, w Nim jest wszelka tajemnica poznania. Ale nieraz zaczynamy wymyślać różne szczegóły, które są poza Jezusem. List do Hebrajczyków, ja to przeczytałem w innym tłumaczeniu. We mnie siedzi ta Biblia warszawska ciągle. W moim sposobie myślenia i tutaj w tej warszawskiej jest powiedziane wielokrotnie i wieloma sposobami. Bóg przemawiał do ojców naszych przez proroków, a teraz w ostatnie dni przemówił przez Syna swojego. Chcę wam powiedzieć, i to jest nasza teologia, to jest nasza oficjalna teologia, że Stary Testament to było objawienie progresywne. Bóg tam po prostu troszeczkę dawał światło. Ale kiedy pojawił się Jezus, nie ma innego objawienia poza Jezusem. Amen. W Jezusie Chrystusie jest absolutnie wszystko. Nie ma żadnej tajemnicy życia chrześcijańskiego, która znajdowałaby się poza Jezusem Chrystusem. Bóg inaczej nie przemawia dzisiaj do nikogo z nas, tylko przez swojego Syna. Nie ma dodatkowego objawienia. Nie ma ukrytych skarbów. Popatrz na Jezusa, tam jest absolutnie wszystko. Ale problem polega na tym, że jakże łatwo i jakże często odwracamy się od tej jedynej prawdziwej rzeczywistości do czegoś, co nazywałbym cieniem.
Apostoł Paweł miał pewne bardzo ciekawe przeżycie. Zmierzał do Damaszku. Wtedy jeszcze nie był apostołem. Wtedy miał też inne imię. Nazywał się Saul. Zmierzał do Damaszku po to, żeby aresztować chrześcijan, wtrącić ich do więzienia i najprawdopodobniej zabić. Czy słyszał o Jezusie? Słyszał. To nie była żadna tajemnica dla niego. Jak myślicie, czy znał nauczanie chrześcijan? Raczej tak. Znał Stary Testament, znał doskonale zakon, był wychowany u stóp Gamaliela, miał przed sobą niezwykłą karierę. Wiecie, widział cały świat, rozumiał wszystko i nagle w drodze do Damaszku objawia mu się Jezus. I jest tam pewna rzecz, która się realnie wydarzyła, ale i pewien symbol. Kiedy widzisz blask Jezusa, stajesz się ślepy na wszystko, co jest wokół. I apostoł Paweł, czy ten Saul jeszcze wtedy, kiedy oświetlił go blask Jezusa, nagle przestał widzieć świat. Nie dostrzegał niczego. To było fizyczne wydarzenie. I na razie mówimy o tym fizycznym. Czyli widział ludzi i przestał widzieć. Widział pustynię, przestał widzieć. Zwierzęta, rośliny, wszystko. Był ślepy. Jest w tym pewien duchowy obraz. Nie da się widzieć otaczającego świata i Jezusa jednocześnie. Sprzedaję wam wielką tajemnicę. Bóg mi to objawił. Nie da się dostrzegać tego świata i Jezusa jednocześnie. Albo widzisz wyraziście to, albo widzisz wyraziście Jezusa. Nie da się. Nie da się połączyć jednego z drugim. Kiedy Paweł był zaślepiony na Jezusa, kiedy Paweł nie oglądał Bożej chwały, widział wyraziście świat poprzez swój intelekt, zmysły i tak dalej, ale nie widział Jezusa. Jego życie było życiem stosownym do tego, jak odbierał rzeczywistość. A potem, kiedy widzi Jezusa, świat się zmienił. Zmienił się świat, czy nie? W jego sercu, w jego odbiorze świat się zmieni. To jest doskonały obraz naszego życia. Jak siedzisz głęboko w tym świecie, możesz być dzieckiem Bożym, możesz nawet iść do nieba. Ja tutaj tego nie kwestionuję. Jeżeli siedzisz głęboko w tym świecie, jeżeli twój świat to internet, gazety, telewizja i to, czego ręce twoje dotykają, nie widzisz Jezusa i widzisz ten świat, jakby istniał bez Bożego Syna. Bez Jego wpływu, bez Jego woli, bez Jego chwały i mocy. Albo widzisz Jezusa i wtedy ten świat wydaje ci się inny, nierealny. Widzisz ten świat, jesteś zaślepiony na ten świat, na pragnienia tego świata, na pokusy tego świata. Kiedy jesteś oślepiony Jezusem, nie dostrzegasz tego świata. I apostoł Paweł do końca życia był ślepy. Zwróćcie uwagę na to, że duchowo on był ślepy na ten świat. Bo kiedy patrzymy na jego życie, on był tak przez Jezusa, przez objawienie Jezusa był tak głęboko przemieniony, że nie potrafił żyć inaczej. I ja nie wiem, czy my byśmy chcieli wkroczyć w takie życie jak u Jezusa, u Pana. Wiecie, dostrzegamy fantastyczne świadectwa Bożej mocy, ale też dostrzegamy, jaką cenę zapłacił dla Jezusa. Widzimy, że okręty się rozbijają. Widzimy, że zimą nie miał odzienia. Widzimy, że bywał głodny i nie udawał wtedy, że no to będę udawał, że poszczę. Nie, głodował. Znajdował się w niebezpieczeństwach od wrogów, w niebezpieczeństwach od braci. I nie nazywał ich fałszywymi braci. Mówił, że był w niebezpieczeństwach od braci. Zapłacił niezwykłą cenę, ale jak on żył? On mówi tak. Wszystko, co mi było zyskiem,
moje wykształcenie, moja kariera. Wiecie, gdyby apostoł Paweł dzisiaj żył, nagrodę Norla z pewnością by miał. Dlaczego tak uważam? Bo na jego temat napisano tysiące doktoratów. Tysiące doktoratów. Ale on mówi tak. Ale to, co mi było zyskiem, uznaję za śmiecie. Tak prawdę mówiąc, tam jest inne słowo. To jest takie tłumaczenie, wiecie, grzeczne, bo każdy myśli, że Biblia to musi być tak grzecznie przetłumaczona. Tam jest słowo na G. Odchody. I apostoł Paweł mówi tak. Kiedy myślę o Jezusie, kiedy myślę, jak piękny, cudowny, błogosławiony jest Jezus, to dla mnie to wszystko pozostałe to jest G. Przepraszam, że tak na kazaniu mówię. I nie chodzi o guzik. Moje pytanie do mnie samego i do was jest takie. Czy żyjesz w objawieniu Jezusa, czy żyjesz w innej rzeczywistości? To jest pewien problem, z którym się zmagamy. Nie mówię, czy idziemy do nieba, czy nie idziemy. Ja tutaj nie chcę się tym zajmować, nie chcę tego kwestionować. Ale pierwsze i podstawowe pytanie dotyczące naszego życia. Czy żyjemy w objawieniu Jezusa? Czy Jezus jest naszym światłem? Czy Jezus jest tą światłością, która nieustannie nas oświeca, żebyśmy byli ślepi na wszystkie inne rzeczy? Jeśli światło Jezusa, ta, jeśli mogę powiedzieć, ten blask bijący z Jezusa dociera do twojego życia, to jesteś tak oślepiony, że nic nie widzisz. Zdajesz sobie sprawę tylko z tego światła. Jeśli chcesz dostrzegać ten świat i życie w tym świecie, musisz się odwrócić plecami do Jezusa. Musisz. Bo inaczej blask Jezusa cię oślepia. I do Kolosan, drugi rozdział od 16 do 23 wiersza mówi tak. Może dwa zdania wprowadzenia. W Kolosach oni się przejmowali różnymi rzeczami. Czy święcić sobotę, czy niedzielę. No bo zakon mówi o sobocie. A niedziela to dzień zmartwychwstania pańskiego. Czy należy jeść mięso, czy mięsa nie należy jeść? Czy mamy jeść kurczaki z hodowli domowej, czy kurczaki z fermy, gdzie faszerują je czymś? Czy mamy się ubierać tak, czy mamy się inaczej ubierać? I apostoł Paweł zaczyna patrzeć na to wszystko i mówi tak, hola, hola. Chyba gdzieś za daleko zacząć. I mówi tak, dlatego niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia i picia. Lub z powodu święta, nowiu czy z szabatu. Są to tylko cienie nadchodzących zdarzeń, Chrystus zaś konkretnym ciałem. Teraz wrócimy do tego fragmentu. Teraz wiecie, świat jest inny, bo komórki są, komputery i tak dalej, już dzieci się inaczej bawią. Może niektórzy z was, wystarczająco starzy, pamiętają czasy, kiedy się wystawiało lampę i się ręką układało różne rzeczy i na ścianie był zajączek, wilk i tak dalej. I apostoł Paweł nawiązuje do tego. Rzeczywistością jest Chrystus, a wszystko inne to tylko cienie. Jak świecisz lampą i układasz te ręce, to rzeczywistością są twoje ręce. Ale komuś się wydaje, że tam zajączek jest. I apostoł Paweł mówi tak, słuchajcie, to wasze rozważanie bardziej przypomina patrzenie na ten cień. Ale ten cień to jest tylko cień rzeczywistości, a nie prawda. Chcecie się zajmować tylko cieniami? Proszę bardzo. Są chrześcijanie, którzy niczego innego nie robią, zajmują się tylko cieniami. A rzeczywistością, konkretnym ciałem jest Chrystus. Dalej. Niech was nikt nie odtrąca, szczególnie spośród tych, którzy lubią się umartwiać i oddawać cześć aniołom,
powoływać na tajemnicze doznania. Ja miałem objawienie, a miej sobie objawienie. Czy to jest objawienie Jezusa? Tajemnicze doznania i bezpodstawnie szczycić się swoim cielesnym sposobem myślenia, ale lekceważą głowę, czyli Jezusa, dzięki której całe ciało wzmacniane i spajane przez stawy oraz ścięgna rośnie Bożym wzrostem. Skoro z Chrystusem umarliście dla zasad rządzących światem, to dlaczego, tak jak żyjący w tym świecie, dobrowolnie poddajecie się nakazom? Nie dotykaj, nie próbuj, nie ruszaj. Te przepisy i nauki ludzkie dotyczą tego, co i tak przeznaczone do zużycia. I końcówka, jest w nich tyle mądrości, ile może być w dewocji, poniżaniu się i umartwianiu ciała. I słuchajcie, ja kocham ten fragment. Jednak poza poprawianiem samopoczucia nie mają żadnej wartości. My lubimy się zajmować rzeczami, które nam poprawiają samopoczucie, podczas gdy powinniśmy się zajmować wyłącznie Jezusem. My nie mamy temu światu nic do zaoferowania oprócz Jezusa. Nawet nie mamy temu światu do zaoferowania naszego systemu wierzeń, chociaż on jest konieczny i potrzebny. Wszystko, co mamy do podarowania ludziom, to jest Jezus. I tutaj wcale nie chodzi o to, jakie są podstawowe nasze zasady naszej wiary. One są dobre i ważne i powinny być, ale mamy ludziom do ofiarowania Jezusa. Spotkanie z Jezusem, bo jeśli z Jezusem się nie spotkają, to nasze najlepsze zasady wiary nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Rzeczywistością jest Jezus. Osoba Jezusa Chrystusa. A więc karykaturą chrześcijaństwa jest opis rzeczywistości naszej wiary, ale bez natury Jezusa. Ciekawy wiersz chciałbym przeczytać wam z listu do Efezjan. Apostoł Paweł w 4 rozdziale, 20 wierszu mówi tak. Wy jednak nie tak nauczyliście się czego? Chrystusa. Innymi słowy, w Efezie ludzie się nie uczyli niczego, ani żadnych zasad. Uczyli się Jezusa. Uczyli się Jezusa. Nie uczyli się Kościoła. Powiem nawet tak. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Nie będę mówił o rzeczach, które są złe, dobre i one powinny być, ale chcę dać pewien kontrast. Oni się nie uczyli Pisma Świętego. Nie uczyli się Pisma Świętego na pamięć. Nie uczyli się zasad postępowania, chociaż i to jest dobre. I uczenie się Pisma na pamięć, i znajomość Pisma to są dobre rzeczy. Nie uczyli się zasad postępowania. Ich zadaniem nie było nauczyć się pieśni i nauczyć się liturgii zielonoświątkowej. Zbór w Efezie uczył się Jezusa. Uczył się osoby Jezusa Chrystusa. Czego my się uczymy? I to jest pytanie nie tyle do was, co do was, do nas, kaznodziei. Czego my się uczymy? Czego ludzi uczymy? Jakie sprawiamy wrażenie na ludziach? Że dajemy im Jezusa i nic więcej? Czy się przejmujemy różnymi innymi rzeczami? Ale wtedy być może Jezus jest odsunięty na bok. Wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, mówi apostoł Paweł do Efezjan.
Czyli zaczęliście się zajmować innymi rzeczami. Chrystusa inaczej się nauczyliście. Jego osoby się inaczej nauczyliście. Relacji z Nim się nauczyliście. Bo przecież to Jego usłyszeliście, mówi Paweł. I w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Nie ma innej prawdy. Pokaż mi tę prawdę w Jezusie Chrystusie. W osobie Jezusa Chrystusa. Wtedy jest to prawda. Jeśli to jest poza osobą Jezusa Chrystusa. Jeżeli to są jakieś spekulacje teologiczne, nie warto się tym zajmować. Bracia i siostry, tak sobie myślę, nie uczymy się zasad. Nie uczymy się Kościoła nawet. Nie uczymy się kultury chrześcijańskiej. Nie uczymy się wartości chrześcijańskich. Uczymy się Jezusa. Wyzwanie wszystkich czasów. Czy ta woda to jest dla mnie? O, dziękuję. To jest powiedziane, nie wiem kto to przyniósł, że nawet jak jednemu najmniejszemu uczniowi kubek wody dadzą, to nie minie nagroda. Niech was Bóg błogosławi. I na ziemi, i w niebie. Czy jesteście ze mną? Rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? Wyzwanie naszych czasów, nie tylko naszych czasów, wszystkich czasów, to poznać Jego. To zrozumieć Jezusa. To kierować się w życiu chęcią podobania Jemu. I powiem tak, nawet jako chrześcijanin zbawiony, bo jeszcze raz podkreślam, ja nie kwestionuję tego, że jesteśmy zbawieni i że idziemy do nieba. Ale nawet jako chrześcijanin nie poukładasz sobie tego świata. Albo nawet jeśli poukładasz, to będzie on niespójny, złowrogi, będzie zawodził cię, będzie pełen niepokoju, będzie pełen niepewności i pełen braku satysfakcji, jeżeli jedynym centrum nie będzie Jezus. I widzę, że istnieje mnóstwo chrześcijan, którzy są pełni niepokoju. Nie poukładali sobie tego świata. On jest niespójny. Dla niektórych nawet ten świat jest złowrogi. Uderza w nich ten nasz świat, który kreujemy z wielką siłą. Dlaczego uderza? Bo Jezus nie jest wszystkim we wszystkim. Nie da się wpatrywać w dwie rzeczy naraz. Albo patrzysz na Jezusa i wtedy nie patrzysz na inne rzeczy. Albo patrzysz na wszystko inne, na ten świat i nie widzisz Jezusa. Co widzisz? Co widzisz? Nie da się dwóm Panom służyć. Co prawda ten fragment dotyczy pieniędzy, ale nie mówiąc o pieniądzach, Jezus mówi tak, nie da się dwóm Panom służyć, nie da się rozdzielić temu i temu. Albo służysz Jezusowi, albo służysz mamonie i temu światu. Albo widzisz tylko Jezusa, albo widzisz tylko coś innego. To nie jest tak, że kiedy widzisz Jezusa i jesteś zafascynowany Jezusem, to tak, przestajesz pracować, przestajesz jeść, przestajesz wychowywać dzieci, przestajesz posyłać je do szkoły, przestajesz służyć, przestajesz sprzątać, przestajesz się myć, bo widzisz Jezusa. To tak nie działa. Kiedy widzisz Jezusa i patrzysz na Niego, Jezus tylko ubogaci ten świat doczesny. Tylko pobłogosławi ten świat doczesny. Kiedy widzisz Jezusa i w Niego się wpatrujesz, On ci pokaże właściwy dystans do tego, co się dzieje, a może tylko wtedy, kiedy w Niego się wpatrujesz, Pan pobłogosławi i to, co dotyczy tego życia na ziemi. Tak jak dzisiaj mówiliśmy, pastor mówił, może najpierw należało się pomodlić, a potem się martwić. A potem się nie martwić, tak? A tak to się najpierw martwiliście, a potem pomodliliście się i się skończyło. Może najpierw należało się pomodlić. Kiedy były dwie siostry, Maria i Marta, i to jest dzisiaj nasze wołanie do Boga, żebyśmy siedli u stóp Jezusa i żeby nam miło było na Niego popatrzeć.
Czy to znaczy, że niepotrzebne jest usługiwanie? Czy to znaczy, że niepotrzebne jest zrobienie posiłków, posprzątanie, zajęcie się sprawami życiowymi? Oczywiście, że tak. Ale Jezus mówi, Maria wybrała lepszą cząstkę. To, żeby się wpatrywać w Jezusa, w Jego chwałę, w Jego piękno, w Jego moc, w Jego siłę, jest dużo ważniejsze niż to, co Ty możesz zrobić. I powiem Ci jedno. Jeśli wpatrujesz się w Jezusa, znajdujesz czas, żeby na Niego się napatrzeć, Jezus ogarnie ten świat, który trzeba ogarnąć. Naszym problemem, kiedy walczymy z życiem i walczymy z problemami życiowymi, nie jest to, że musimy walczyć. Naszym problemem jest to, że nie mamy wystarczająco Jezusa w naszym życiu. Żeby to Jezus ogarnął ten nasz świat. A jak to jest z Bożymi obietnicami? Ostatnio miałem ciekawe pytanie teologiczne. W ukraińskim zborze zresztą. Jedna siostra przyprowadziła do mnie kilka osób i mówi tak. Bracie, to powiedz nam, czy Bóg może zesłać chorobę? Ja mówię, Boże, nie. Nie jestem w stanie o tym dyskutować. No i wytłumaczyłem, że Słowo Boże, mówię tak, przede wszystkim popatrzcie na Jezusa. Odpowiedź jest w Jezusie, a nie poza Jezusem. A ja mam świadectwo, że Bóg zesłał. Ale mnie Twoje świadectwo nie obchodzi. Mnie obchodzi Jezus. No i tam wytłumaczyłem. Najpierw mówię, słuchaj, przede wszystkim odpowiedź jest w Jezusie. Co Bóg sądzi o chorobach? Poza Jezusem nie ma objawienia. Co Bóg sądzi o chorobach, kiedy myślimy o Panu Jezusie? Zsyła czy nie zsyła? Jezus jest wrogiem chorób. Zgodzicie się? Patrząc na Jezusa, zapominając o świadectwach naszych, zapominając o naszych racjonalnych myślach, jak popatrzymy na Jezusa, to nie da się pogodzić tego, że Bóg kocha choroby i że zsyła. Jeśli patrzysz na Jezusa, Jezus jest wrogiem chorób. W Jego sińcach jest uzdrowienie. No ale potem tłumaczę, wiecie. Bo musimy zrozumieć, że Jezus jest wrogiem chorób, chociaż też nie dokonało się odkupienie naszych ciał. Nie mamy ciała takiego, jak przemienione ciało Pana Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu. Kiedy będziemy zachwyceni do nieba, kiedy Duch Święty nas pochwyci i porwie na obłoki, tam będziemy przemienieni, będziemy podobni do Jezusa, wtedy naszych ciał nie będzie dotyczyło nic, co na tej ziemi, czyli choroby, starzenie się, śmierć. Prawda? To jest proste, racjonalne, biblijne uzasadnienie, więc póki jesteśmy na tej ziemi, starzejemy się, łysiejemy. To ja wcześniej. No. Podlegamy chorobom, bo ciągle mamy nieprzemienione ciała. Pewnego dnia one będą przemienione. I wiecie, i w tej Bożej ekonomii działania musimy powiedzieć jedno. Bóg tak czy inaczej zniszczy choroby, zniszczy mózg, zniszczy krzyk. Póki co jeszcze czekamy na nasze odkupienie. Mamy zadanie ratowania ludzi do wykonania. Potem będzie spełnienie. Na razie mamy tylko miejscówkę w niebie i pewność, że się tam dostaniemy przez działanie Ducha Świętego. Ale na razie żyjemy w tym świecie. Natomiast właśnie, mówiąc o uzdrowieniu, pomyślcie sobie o Bożych obietnicach. Co mówi Boże Słowo o Bożych obietnicach? Syn Boży, Jezus Chrystus, którego wśród was głosiliśmy, nie był jednocześnie tak i nie. Jezus, gdy mówimy o Bożych obietnicach, nie jest tak i nie jednocześnie. Czyli na przykład dla ciebie tak, a dla ciebie nie. Tak to nie działa. Apostoł Paweł mówi, Jezus
nie jest i tak, i nie, jeśli chodzi o obietnicę. Czyli co jest tam napisane dalej? W nim dokonało się tylko... Co się dokonało tylko? Ktoś pamięta? Tak. Czyli my czasem myślimy w ten sposób. Jezus jest na tak, na nie. Tego uzdrowił, tego nie uzdrowił. Temu dał dużo pieniędzy, temu nie dał pieniędzy. Temu dał fantastyczną żonę, temu dał jeszcze bardziej fantastyczną żonę, żeby tutaj rząd nie mieć kłopotu z żonami. I możemy zacząć mówić o wielu rzeczach. Nie, Jezus jest tak. Tak. Wszystkie Boże obietnice, tak przeczytaliśmy to? Słuchajcie, wszystkie Boże obietnice mają w Nim swoje tak. Jeśli nie wiesz, jeśli się zastanawiasz, czy Bóg chce Cię błogosławić, Ciebie osobiście, popatrz na Jezusa. Odpowiedź w Nim jest tak. Czasem w tej ziemskiej rzeczywistości ta odpowiedź może być opóźniona. Bóg ma swoją ekonomię, ale Jezus się nie zmienia. Jak to jest w liście Jakuba napisane, w nim nie ma zaćmienia ani chwilowej odmiany. Czyli zaćmienia, to kiedy Jezus mówi do Łukasza tak, Łukaszu, będę Cię błogosławił. Nic się nie dzieje i potem Jezus mówi, o jedny, zaćmiło mnie, miałem go błogosławić. Tak mówię normalnie. Czy Jezus tak robi? Nie, Jego nigdy nie zaćmi. Łukaszu, powiedziałem Ci, że Cię pobłogosławię i pobłogosławię. I pobłogosławię. Ani też u Niego nie ma, jak to mówi list Jakuba, chwilowej odmiany. Choć nawet na chwilę mu się nie zmienia. Czyli najpierw mówi, Łukaszu, będę Cię błogosławił. A potem nic się nie dzieje i mówisz, Panie Jezu, to co miałeś mi błogosławić, co się stało? A wiesz, przemyślałem to jeszcze raz i postanowiłem, że jednak nie. Ja tłumaczę Boże Słowo. Słowo Boże mówi, nie ma czegoś takiego u Niego. Odpowiedź jest w Jezusie. Wiecie, jak patrzysz na rzeczywistość, nie widzisz Jezusa. Jak patrzysz na Jezusa, nie widzisz rzeczywistości. Jak patrzysz na Jezusa, to rzeczywistość twojego życia się zmienia, jest przekształcana. Jak patrzysz tylko na ten świat, zaczynasz myśleć o Jezusie w wykrzywiony sposób. Jak zaczynasz myśleć o Jezusie w wykrzywiony sposób, ten kanał Bożej łaski do twojego życia jest zatkany. Pojawia się niewiara, pojawia się rozgoryczenie, pojawiają się złe słowa, pojawiają się złe myśli. Jak patrzysz tylko na tę rzeczywistość i nie widzisz Jezusa, będzie coraz gorzej. Wszystkie Boże obietnice, ile ich było, znalazły w nim swoje tak i amen. Muszę kończyć, przepraszam. Jaka jest Boża wola? Co ci komunikuje Jezus? Jak sobie popatrzysz i się zastanowisz nad wieloma rzeczami, to po pierwsze, gdy się zastanawiasz, czy Bożą wolą jest zbawienie dla ciebie, wiesz, jaka jest Boża wola. Czy Bożą wolą jest uzdrowienie dla ciebie, wiesz. Ale przejdźmy do innych, trudniejszych rzeczy. Czy Bożą wolą jest dla Ciebie świętość, czy nie? Jak popatrzysz na Jezusa, tam nie ma miłości do szatana, do grzechu, do zła. Nie ma. Będziesz żyć świętym życiem. Jezus Ci nie da swobody na zło i na racjonalne wytłumaczenie tego, co się w Twoim życiu dzieje. Grzech to grzech. I może niekoniecznie Jezus zaraz, o, zgrzeszył. Nie, to nie tak działa. Ranisz go. Ranisz jego serce. Ale on ci nie da swobody.
jeśli chodzi o interpretację, czy coś jest grzechem, czy coś nie jest grzechem. Wiecie, młodzi, my starzy mamy różne inne grzechy, ale tak sobie myślę, młodzi mi nieraz zadają pytanie, jeszcze bez ślubu, jak daleko możemy się posunąć, żeby nie zgrzeszyć? Ja wiem, że dla nas ludzi w małżeństwie to takie jest i naiwne, i śmieszne, ale to jest jakby odwrócenie wszystkiego. A o co ci chodzi? Żeby dojść do granicy i tej granicy nie przekroczyć, żeby podobać się Jezusowi. Celem nie jest dojście do granic i chodzenie cały czas nad przepaścią, żebym tylko nie upadł. Celem naszego życia jest to, żeby podobać się Jezusowi. Jaka jest Boża wola? Świętość naszego życia. Nie ma co do tego wątpliwości. W tym świecie mamy być światłem. Jaka jest Boża wola? Powiem wam świadectwo. Nie wiem, czy tutaj w waszym zborze można powiedzieć coś na temat dziesięciny. Czy nie bardzo? Ja nie wiem, jakie tu jest wasze nauczanie, nie wiem, pan broni. Ale powiem wam o sobie. Ja się nawróciłem w roku 79. Ja wiem, że tak patrzycie niektórzy na mnie i myślicie sobie, jak można być tak starym i jeszcze dychać. Nawróciłem się w roku 79. Ci, którzy z was doświadczyli stanu wojennego, ja miałem wtedy 18 lat. Ci, którzy doświadczyli strasznej biedy, kiedy w sklepach był tylko ocet, nic więcej nie było. Kiedy buty były raz w roku na kartki, jedne buty. Wiecie, ja byłem w wieku, kiedy się chciało podobać dziewczynom. Chciało się dobrze ubrać. I buty można było jedne kupić. Pamiętam, chciałem kupić dżinsy. Rodzice mi dawali jeść. Nie dokładałem się do jedzenia i innych rzeczy przez 3 miesiące. Za 3-miesięczną wypłatę kupiłem sobie jeans. To tak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, jaka jest najniższa krajowa, 20? To tak, jakbym sobie kupił dzisiaj jeans za 6 tysięcy. Mówię, żebyście rozumieli sytuację. Dzisiaj mi się lepiej powodzi, za co też Bogu dziękuję. I wtedy, kiedy pracowałem w PKS-ie jako mechanik, już nawrócony chłopak, nikt nie mówił o pieniądzach, nikt nie mówił o dziesięcinach. I ja pewnego dnia przeczytałem, że Bogu, Melchisedekowi, Jezusowi Chrystusowi należy oddać dziesięcinę. Zamknąłem Biblię i mówię z przyjemnością. Z przyjemnością. Panie, dla Ciebie chętnie. Wiecie, nikt nie mówił wtedy o dziesięcinach. Nikt nie mówił wtedy o ofiarności. Była totalna bieda. A ja mówię, Boże, jeśli mogę to dla Ciebie zrobić, dla Ciebie, Panie Jezu. Ty jesteś moim Melchizedekiem, kapłanem według porządku Melchizedeka, żyjącym na wieki, królującym na wieki. Moim Panem, czy ja mam Tobie dawać dziesięcinę? Chętnie. Z radością to zrobię. Boże, dam Ci moją dziesięcinę, chcę to zrobić. W Jezusie jest odpowiedź. To nie jest kwestia, czy Kościół każe, czy nie. To jest moja relacja z Jezusem. To jest moja miłość do Niego. Przepraszam, za dużo opowiadam. W Jezusie jest odpowiedź, czy Bóg jest dobry, czy jest zły. Jaki jest? Czy Bóg jest łagodny, czy srogi? W Jezusie jest odpowiedź. Czy Bóg jest hojny, czy skąpy? W Jezusie jest odpowiedź. Czy Bóg jest mściwy, czy miłosierny? W Jezusie jest odpowiedź. Popatrz na Jezusa. Mogę mówić o nadziei, ale muszę skończyć, więc już przechodzę do zakończenia, przeskakuję. Jest taka jedna historia w Biblii, która mnie porusza do głębi. Czy wiecie, kiedy Judasz zdecydował się na wydanie Jezusa? Wiecie kiedy? Kiedy Maria przyszła do Jezusa, wylała na Jego nogi olejek i wytarła
włos na nim. Antychryst nie jest w stanie zdzierżyć, kiedy Jezus jest uwielbiany. Ja wiem, po ludzku można to było wytłumaczyć tak. Wyobraźcie sobie tę scenę. To było dużo bardziej konserwatywne środowisko niż nasze. Wyobraźcie sobie scenę. Przychodzi dziewczyna, Jezus siedzi, przepraszam, powiem tak, panisko na krześle albo na sofie jakiejś. Siedzi sobie. Przychodzi kobieta, roztłukuje, rozbija ten flakonik. Trudno powiedzieć, jak to wyglądało. Niektórzy mówią, że to był posag, niektórzy mówią, że to był jej zarobek jako prostytutki. Wcześniej zbierała w ten sposób sobie pieniądze. Wylewa ten olejek na jego nogi, wyciera włosami. Wyobraźcie sobie, że taka scena się dzieje w kościele. Że jakaś pani ma długie włosy i wyciera jakiemuś mężczyźnie nogi. Wtedy diabeł wstępuje w serce Judasza i decyduje się go wydać. Bo przy wieczerzy to był tylko taki moment, że miało doprowadzić tamtych do Jezusa. Ale ta myśl o zdradzie, to postanowienie o zdradzie Jezusa wstąpiło w jego serce w momencie, kiedy Maria tak uwielbiła Jezusa, namaściła jego ciało przed śmiercią. Co chcę wam powiedzieć przez to? Diabeł nie zdzierży tego, jeśli w twoim życiu będzie nieustanne skupienie się na Jezusie. Możesz robić wszystko, nawet dobre rzeczy, karmić biednych, pomagać ludziom. Możesz nawet uzdrawiać, ale zacznij wielbić Jezusa. Zacznij swoim życiem koncentrować się wyłącznie na Panu Jezusie Chrystusie. Tego już nie zdzierży diabeł. Nie zdzierży diabeł tego, żeby Kościół zajmował się przede wszystkim Jezusem. Możemy się zajmować różnymi rzeczami. Różnymi sprawami pobocznymi. Różnymi cieniami. Ale zajmijcie się Jezusem. Diabeł tego nie wytrzyma. Wiecie, co chcę wam powiedzieć? Czytałem ostatnio kazania z Dziejów Apostolskich. Piotra w Dniu Zielonych Świąt i inne. Wiecie, co sobie pomyślałem? Żadne kazanie. Żadne kazanie. Co oni tam głosili? Że Jezus Chrystus jest wybranym przez Boga pomazańcem? Że umarł? Zmartwychwstał dnia trzeciego i że nie ma innego imienia, przez które człowiek mógłby być zbawiony. Bum! 3000 nawróconych. Oni nie wymyślali nie wiadomo jakich rzeczy. To były najprostsze kazania na świecie. Zapraszam, przeczytajcie sobie te kazania. Prościzna dla każdego nawet nawróconego chrześcijanina w naszej kulturze. Kazanie Piotra w Dniu Zielonych Świąt jeszcze na dodatek im powiedział, to wy go zabiliście. I kiedy mówił o Jezusie, 3000 osób się nawróciło. Kościół nie może mieć innego zwiastowania niż Jezus Chrystus. I chcę wam powiedzieć, my jako pojedynczy ludzie nie możemy się zajmować innymi rzeczami jak Jezusem. Zajmij się Panem Jezusem, a On zajmie się tobą. Zajmij się tym, żeby Go kochać, żeby Mu służyć, żeby się Jemu podobać, żeby spędzać z Nim czas. Żeby wiernie oddawać Mu swoje życie. A Jezus się zajmie tobą. Zajmie się twoimi sprawami. Zajmie się tym wszystkim, co dotyczy ciebie, twojego życia. Zwiastowanie nasze musi koncentrować się na Jezusie. Poznaj relacje z Jezusem, Jego serce, Jego dobroć i Jego miłość. A może musisz wrócić do Jezusa dzisiaj? I powiem ci tak, nawet jako dziecko Boże, może musisz wrócić do Jezusa. Powiedzieć tak, dobra, odsuwam od mojego życia pewne rzeczy, nawet chrześcijańskie, i wracam do Jezusa. Może niektórzy z was muszą ponownie kilka razy przeczytać Ewangelię. I powiedzieć, dobra, nie czytam niczego innego, przeczytam
albo przez najbliższe pół roku czytam Ewangelię, żeby zobaczyć Jezusa. Może niektórzy z nas muszą coś zrobić, żeby wejść w relację z Jezusem. Nie tylko myśleć po chrześcijańsku, nie tylko prawidłowo myśleć, bo jestem pewien, że prawidłowo myślicie, ale może musicie wrócić do relacji z Jezusem, do szczerych rozmów z Jezusem, do modlitwy, żeby Jezus mógł zaświecić w waszym życiu jasnym światłem. Albo widzisz Jezusa, albo widzisz ten świat bez Jego światła. Albo patrzysz na Jezusa i Jezus uczyni wszystko w twoim życiu, co należy. Albo sam się szarpiesz z życiem i nie wiesz, że przy tobie jest sprawca życia. Wszechmogący Bóg. Ten, który zawsze jest na tak. Ten, który cię kocha. I ten, który jest dobry. Dobrze, kończę, bo ja mogę o Jezusie mogę długo mówić. 50 minut mówię, przepraszam. Przepraszam, powstańmy, żeby się pomóc.